dobry. Streszczę teraz scenę ósmą, Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. Akcja jej toczy się w salonie senatora Nowosilcowa. Będę w ten sposób wymawiała jego nazwisko, które po rosyjsku brzmiałoby Nowosilcow. Senator przebywa wśród arystokratów ubranych w stroje balowe oraz w towarzystwie doktora Pelikana i Bajkała. Rozmawiają na temat aresztowania młodego Rolisona, który został tak pobity, że zachorował. Dostał 300 kijów. Pojawia się jego matka, wdowa Rolison, osoba niewidoma prowadzona przez krewną Kmitową. Błaga ona senatora o to, aby pozwolił jej zobaczyć się z dzieckiem, które przecież jest niewinne, nic nie zrobiło. Ewentualnie dopuścić do niego księdza. Senator Nowosilcow pokazuje swoje okrucieństwo i swój cynizm, wypiera się wszystkiego, twierdząc, że to jest nieprawda, iż on został aresztowany, co zresztą wdowa nie wierzy, mówiąc, że serce matki i oczy matki, i serce i uszy matki słyszą płacz dziecka, które jest torturowane. Odchodzi i wtedy senator każe ją zamknąć w celi razem z synem, zaryglować drzwi, ale doktor wpada na inny pomysł. Mówi, że należałoby otworzyć okno, aby umożliwić chłopcu popełnienie samobójstwa, bo właśnie chciał to zrobić. Przesłuchiwany jest także ksiądz Piotr, który uderzony zostaje w twarz przez Pelikana i przepowiada doktorowi, że zginie od uderzenia piorunem. Dodam, że doktor jest wzorowany na ojczynie Juliusza Słowackiego, doktorze Bejki, drugim mężu matki Juliusza Salomei. Za to zresztą między innymi Juliusz odwdzięczył się, mówiąc ironicznie, Adamowi napisaniem Kordiana. Rozpoczyna się bal, wdowa mdleje, przeklinając Boga, złorzecząc Bogu, może powiem delikatniej. I ostatecznie senator godzi się na to, żeby ksiądz Piotr zobaczył się z Rolisonem. W drodze do jego celi ksiądz spotyka Konrada i dostaje od niego pierścień z prośbą o modlitwę. Przepowiada Konradowi podróż i radzi skontaktować się z mężczyzną, który pozdrowi go w imię Boże. Tyle na temat sceny ósmej, Dziadów części trzeciej. Najlepiej jest obcować z oryginałem. To zawsze podkreślam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.